Szpiegul.pl. Cześć. Dziś krótko o strukturach i kryzysach. W dotychczasowych 9 odcinkach cyklu omówiliśmy 3 podstawowe filary koncepcji wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Owe 3 filary to wywiad w biznesie, inteligencja analityczna oraz bezpieczeństwo biznesu. Klamrą spinającą te 3 działy, dzięki której cała koncepcja po prostu działa, jest zarządzanie strategiczne. To właśnie temu zagadnieniu poświęcimy kolejne odcinki cyklu. Zarządzaniu strategicznemu oraz strategicznemu HR-owi, czyli zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zaczynamy! Struktura firmy. W tym odcinku skoncentrujemy się na 2 kwestiach. Strukturach organizacyjnych firm i wynikających z nich sposobów zarządzania oraz fazach wzrostu organizacji. O strukturach można mówić w różny sposób, i artystycznie, i technicznie. Stąd słyszymy o organizacjach kolorowych, od czerwonych poprzez bursztynowe, pomarańczowe i zielone, aż do turkusowych, albo też patriarchalnych, zhierarchizowanych poprzez macierzowe, czyli projektowe i sieciowe, aż do holokracji, potocznie zwanej firmą bez szefów. Tak czy inaczej, mówimy w zasadzie o tym samym. Co kto lubi. Najważniejsze, by profesjonalista CII wiedział, z jaką organizacją ma do czynienia i to w dwojakim znaczeniu tego słowa. Po pierwsze, aby wiedział, w jakiej organizacji pracuje lub dla jakiej pracuje. Po drugie zaś, aby wiedział, jaki typ struktury, a więc i zarządzania, reprezentuje firma z otoczenia konkurencyjnego. W pierwszym przypadku chodzi o efektywne, skuteczne działania wywiadu bezpieczeństwa biznesu w firmie dla maksymalizacji jej celów. Oto w jakiej strukturze pracuje, jak podejmowane są decyzje, w jaki sposób tworzy się strategie, jak się im je wdraża, jak kontroluje to itd., itd. Przypadek drugi związany jest z wszelkimi kwestiami wywiadowczymi, które mają wpływ na naszą firmę. Przykładowo, konkurencja jest skuteczniejsza. Dlaczego? Co robi lepiej? I tutaj z pomocą przychodzi na przykład taka metoda badawcza jak benchmarking, czyli analiza porównawcza procesów i praktyk własnej firmy z tymi, które uznajemy za lepsze w danej dziedzinie. Czy przypadkiem nie jest to wynik kultury, czyli sposobu zarządzania danej organizacji i wynikającej z niej struktury organizacyjnej? Również na takie pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi jako profesjonaliści CSI. Struktura każdej organizacji, a więc i firmy, wynika zarówno z przyjętego sposobu działania i tak naprawdę vice versa, jak i jej rozmiarów, a te nie są niezmienne. Co prawda nie istnieje żaden niezmienny wzorzec, ale spokojnie możemy wskazać na istnienie czegoś takiego jak cykl życia organizacji i w jego ramach wskazać etap, na jakim znajduje się dana firma. O samej analizie cykli życia mówiłem w odcinku 6, typy analiz. Zapraszam. Mamy 4, a w zasadzie to 5 etapów cyklu życia organizacji. Etap narodzin, młodości, czyli wzrostu i ekspansji, wieku średniego, gdzie już mamy stopniowy wzrost, dojrzałości, czyli stabilizacji, i ta stabilizacja może przerodzić się w etap 5, czyli schyłek. W końcu jesteśmy świadkami znikania firm z rynku. W miarę przechodzenia przez firmę przez poszczególne etapy staje ona, to znaczy pracownicy, kierownicy, wobec różnych problemów związanych ze strukturą organizacyjną. Firma się zwiększa, puchnie, staje się bardziej mechanistyczna, zdecentralizowana, zwiększając jednocześnie zakres swojej specjalizacji, poświęca coraz więcej uwagi planowaniu i pojawia się coraz więcej stanowisk sztabowych, i to bez względu na typ struktury danej firmy. Tak dzieje się wszędzie, zarówno w organizacji czerwonej, zhierarchizowanej, jak też w holokracji, gdzie nie ma szefów. W cudzysłowie nie ma szefów. Kryzysy w firmie. Z punktu widzenia koncepcji CSI, CSE, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu, istotne jest to, że wzrost i rozwój firmy wymagają zmian, które występują często nagle. Zmiany te kończą jedną fazę rozwoju firmy,
a zaczynają następną, która zakończy się kolejną. I tak to trwa cały czas. W momentach występowania takich zmian mamy do czynienia z zarządzaniem kryzysowym. Młoda i mała firma wzrasta dzięki pomysłowości do momentu, gdy wystąpi kryzys przywództwa. Potrzebny jest wówczas silny przywódca. Zwykle jest to osoba z zewnątrz, menedżer, która ukierunkuje działania firmy. Pomysły zostają ujęte w sposób formalny i następuje dalszy wzrost organizacji, aż do momentu kryzysu autonomii. Pracownikom i kierownictwu zaczyna wówczas doskwierać autorytarny styl zarządzania tej osoby z zewnątrz. Wówczas należy delegować uprawnienia, czyli przekazać odpowiedzialność większej liczbie ludzi w firmie i dalej rosnąć. Jeśli jednak nie dojdzie do faktycznego delegowania uprawnień, czyli przekazania uprawnień do podejmowania decyzji, a nie jedynie przerzucania zadań do wykonania, to firma nie osiągnie pełnej dojrzałości. I tak firma rośnie, aż do momentu wystąpienia kryzysu kontroli. I tu pamiętajmy o jednym z poziomów analityki w firmie, gdy kładzie się nacisk na sprawozdawczość. Więcej o tym w odcinku 5 cyklu CSI Rozwój analityki. Zapraszam. Ale wracamy do kryzysów. Kryzys kontroli przełamujemy poprzez wzrost dzięki koordynacji. Na tym etapie organizacja zaczyna wprowadzać pewnego rodzaju planowanie strategiczne, łącząc odgórne i oddolne metody planowania. Kluczowe znaczenie ma komunikacja w firmie. W pewnym momencie występuje kryzys biurokracji, gdy jej rządy doprowadzają do duszenia rozwoju i inicjatywy. Dalszy wzrost może nastąpić jedynie w wyniku obejścia biurokracji i promowania postawy współpracy w całej firmie. W tym momencie firma posiada już duże rozmiary, jest już na tyle dojrzała, żeby radzić sobie z kolejnymi kryzysami i zaczyna kłaść nacisk na edukowanie kierownictwa oraz rozwój osobisty. W nowo powstałej firmie taka działalność uznawana jest za luksus. Firma dojrzała, uznaje to za dobrą inwestycję. Jeszcze jedna sprawa. Praktyka dowodzi, że nie da się tych faz przeskoczyć. W końcu to cykl rozwoju organizacji. Znając go, możemy jednak zmianami zarządzać. Na tym zakończyłbym omawianie zarządzania strategicznego w odniesieniu do struktur organizacyjnych i kryzysów ich rozwoju. I zapraszam na następny odcinek poświęcony myśleniu strategicznemu, to znaczy strategicznej piramidzie zarządzania oraz planowaniu strategicznemu. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek albo w ogóle cały cykl CSI, to nie zapomnij dać lajka. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia wkrótce. Cześć!